Dzisiaj spróbujemy wydmuchać co nieco, a nawet bardzo co nieco. Dyfuzor już swoje przeszedł i to bardzo dużo. Urządzonko pożyczone z motohybrydu od chłopaków. Kazali mi to nagrywać, bo pewnie oczekują, że mi to wyjebie i pół garażu rozwali razem z moim pyskiem. Ok, najpierw atakujemy to, a potem resztę. Do tego wszystkiego zakupiłem sobie kompresor przenośny. Będzie trochę głośne. Dobra, dobiłem do 4, trochę ucieka. Gdzieś pewnie jest nieszczelność. A może się uda. Trochę wyszło. To działa. Dobre, dobre. Nie wchodziło na około 7 atmosfer. Dzięki temu ogarnąłem największe wgniecenie. Thank you.
Dobra, szanowni państwo, efekt końcowy. Tu było mocno wklęśnięte. Są jeszcze jakieś nierówności, zwłaszcza ten, to próbowałem sobie wyrównać. Niestety nie wyszło idealnie. Tu w miejscach, gdzie są te czarne punkty, były takie małe wgnioty. Wszystko idealnie wyprostowane. Najbardziej obawiałem się tego miejsca. No, łap ostrość. Ale udało się tu, o. Tu. Pięknie wszystko. Jeszcze małe są wgniecenia. Ale w porównaniu z tym, co było, to jest idealnie. Tutaj małe spawy niestety musiały być. Kurde, powiem wam, że trzeba by w to zainwestować. Kompresor już mam, opalarkę już mam. Bomba, kurde. Myślałem, że się nie uda, tak, jeżeli mam być szczery.